Na zdrowie! Może być się diabeł. Witam w cyklu Filmy, które kochamy. Nazywam się Michał Pieńkowski i dziś chciałbym kontynuować wątek warstwy dźwiękowej filmu Księżna Łowicka. Poprzednim razem opowiadałem Państwu o różnych technologicznych ograniczeniach, z którymi mierzyli się autorzy tego filmu, a dziś chciałbym skupić się na przeszkodach i ograniczeniach artystycznych. Są zachwyceni. Oni? Co Żaneta? Co powiedziała Żaneta? Jest oczarowana zaszczytem. No spodziewam się. Ale co mówiła? Że jest szczęśliwa. Tak powiedziała? No nie, ale jestem pewien... Bałwan. Żeby zrozumieć, z jakimi problemami musieli mierzyć się filmowcy tego okresu, trzeba by wejść w ich sytuację i wyobrazić sobie, że żyjemy w czasach końca kina niemego, kiedy film dźwiękowy dopiero się pojawił i kiedy nie wiedziano jeszcze, w jaki sposób te filmy dźwiękowe powinny wyglądać i brzmieć, co powinno znaleźć się w warstwie dźwiękowej, w jaki sposób to nagrać i w jaki sposób wykorzystać w tym filmie. Z dzisiejszego punktu widzenia dużo łatwiej nam to oceniać, bo my znamy od zawsze filmy dźwiękowe, natomiast wtedy dla filmowców było to coś zupełnie nowego, nie wiedzieli oni, jak zabrać się do realizacji filmów dźwiękowych, nie mieli za bardzo czym się inspirować, w związku z czym metodą prób i błędów eksperymentowali. Kiedy dziś ogląda się te pierwsze filmy dźwiękowe, można odnieść wrażenie, że jednak dość mocno są one osadzone w realiach i w konwencji kina niemego. I rzeczywiście tak było. Trzeba pamiętać, że pierwsze filmy dźwiękowe były jednak filmami. A w tamtych czasach film to w domyśle znaczyło film niemy, w związku z czym ta konwencja kina niemego została w wielu elementach przenoszona na pierwsze filmy dźwiękowe. Widać to m.in. w warstwie chociażby językowej. Dialogi w tych pierwszych filmach dźwiękowych konstruowane są dokładnie tak samo jak dialogi w filmie niemym. To nie ja, to konie. Jak wyglądały dialogi u schyłku kina niemego? Wiadomo, że były przedstawione przy pomocy plansz z napisami, ale jak dokładnie skonstruowane były takie sceny? Przede wszystkim trzeba było dać widzowi do zrozumienia, kto i co mówi. To, że widzieliśmy za każdym razem, jak aktor zaczyna mówić swoją kwestię i jak kończy ją mówić. W efekcie na początku i na końcu każdej kwestii mieliśmy dłuższą chwilę ciszy, która nieco rozbijała rytm i spowalniała akcję całego filmu. Tak skonstruowane dialogi początkowo nie były zbyt dobrze oceniane. Połączenie ze sobą różnych konwencji, języka zaczerpniętego z kina niemego oraz sposobu jego recytacji, zainspirowanego teatrem, tworzyło mieszankę wybuchową, która początkowo nie bardzo przypadła do gustu zarówno recenzentom, jak i widzom. Pan major Łukasiński. Prosić. Nie tylko sposób montowania scen dialogowych był przeniesiony z kina niemego, ale także warstwa czysto językowa. Pierwsze dialogi w filmach dźwiękowych były właściwie recytacją tego, co jeszcze do niedawna pojawiłoby się w postaci plansz. W kinie niemym na planszach dialogi przedstawione były jako krótkie, raczej urwane i dość patetyczne zdania. Była to taka konwencja, do której widzowie byli już przyzwyczajeni. W momencie, kiedy takie krótkie i dość nienaturalne zdania przedstawione były w postaci ozdobnych plansz z napisami, tworzyło to jakąś w miarę spójną konwencję. Natomiast w momencie, kiedy nadszedł dźwięk i tak samo sformułowane dialogi były recytowane przez aktorów, było to zderzenie dwóch zupełnie różnych konwencji, tego kina niemego i kina dźwiękowego, i początkowo nie dawało to zbyt dobrych efektów i dlatego też krytyka bardzo sceptycznie podchodziła do pierwszych filmów dźwiękowych. Krytycy uważali, że te dialogi właściwie zabijają całą sztukę filmową i właściwie mieli dużo racji. Dopiero po kilku latach, kiedy wypracowano już nowe sposoby kręcenia filmów, nowe sposoby konstruowania dialogów i w ogóle nowy sposób realizowania filmów dźwiękowych, wtedy narodziło się kino dźwiękowe takie, jakie znamy dzisiaj. Ale ten proces przejścia z kina niemego do dźwiękowego był dość złożony i trwał dobrych kilka lat. Tak, tak, Joanna, to nasza piosenka, piosenka naszej miłości. Bardzo dużym zaskoczeniem dla widzów mogło być również to, że mieli okazję usłyszeć aktorów, których dotychczas znali tylko z ekranu niemego. Dlatego spiekszałszy! Oczywiście największą atrakcją obsady Księżnej Łowickiej była Jadwiga Smosarska, nazywana wówczas królową polskiego ekranu, i dla wielu widzów była to pierwsza okazja, aby usłyszeć swoją ulubienicę. Ale dużą atrakcją był także udział Stanisława Gruszczyńskiego. Był to jeden z najwybitniejszych śpiewaków operowych tamtych czasów, który niejednokrotnie pojawiał się na srebrnym ekranie, ale jeszcze w czasie kina niemego.
Księżna Łowicka był to jedyny jego występ w filmie dźwiękowym, a także ostatnie jego nagranie w ogóle. Nie trzeba wcale tu, gdy kwitną krzewy tu. Właśnie w roku 1932 Stanisław Gruszczyński zaczął nieco niedomagać głosowo i wkrótce również zakończył swoją karierę, także Księżna Łowicka jest nie tylko jedyną okazją, aby zobaczyć i usłyszeć Stanisława Gruszczyńskiego, ale są to także ostatnie nagrania w jego dorobku. Stanisław Gruszczyński wykonał w tym filmie kilka piosenek. Niestety te nagrania nie są zbyt udane, bierze się to właśnie z tych ograniczeń technicznych. Aparatura do nagrywania dźwięku była wtedy jeszcze bardzo niedoskonała i dość mocno zniekształciła głos mistrza, ale mimo wszystko jednak jest to ciekawostka, że możemy zobaczyć i usłyszeć jednego z najwybitniejszych śpiewaków tamtych czasów. Więc dalej zakochani, niech waszych serc nie rani. Kiedy oglądamy pierwsze filmy dźwiękowe z perspektywy dzisiejszego widza, przyzwyczajonego już do kinematografii dźwiękowej, możemy odnieść wrażenie, że jest w nich bardzo dużo dłużyzn, że tempo jest mocno rozwleczone i że generalnie te filmy są dość mocno sztuczne i nienaturalne. Jest w tym dużo prawdy, ale wydaje mi się, że właśnie w tym tkwi ich urok. Właśnie dzięki tym filmom możemy zaobserwować, jak ogromną rewolucją było wprowadzenie dźwięku do kina i z jak wielkimi problemami mierzyli się ówcześni filmowcy, aktorzy, a także widzowie. A Księżna Łowicka jest jednym z ciekawszych filmów właśnie tego okresu. Chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia Księżnej Łowickiej oraz do zwrócenia uwagi właśnie na te elementy, które są z pogranicza kina niemego i kina dźwiękowego, a zobaczycie Państwo, że jest to film naprawdę ciekawy i wartościowy. Serdecznie zapraszam do jego obejrzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach cyklu Filmy, które kochamy. Zaśpiewam wam zagadkę. Któż to jest? Powiedzmy pan nam. To również w dzień, czy też w noc głuchą, gdzie go nie proszą, wreszcie się zjawi tam i ośle swe nastawia ucho. Każdą ploteczkę chwyta w lot, każdą ploteczkę chwyta w lot. Uch, to jest, powiedz wać pan nam.